Szanowni Państwo, portal o historii EU zaprasza na spotkanie Zwrot Ludowy w perspektywie historii kobiet. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach cyklu otwartych debat i seminariów humanistycznych portalu o historii EU. Rozmowę z profesor Dobrochną Kałwą z Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego prowadziła doktor habilitowana Ewa Solska z Instytutu Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz portalu o historii EU. Historia kobiet i studia gender to być może najbardziej oczekiwana strona debat i refleksji nad zwrotem ludowym w polskiej humanistyce. Pytając bowiem o ludową historię w odniesieniu do historii kobiet, zakładam inne pytanie. Czy ludowa historia kobiet w ogóle jest? A to pociąga następne kwestie. Czy rozpatrujemy zwrot feministyczny i perspektywę gender w historii ludowej, czy raczej zwrot ludowy w historii kobiet? Czy sytuujemy te zwroty na peryferiach dyskursu, czy mamy przesłanki do poszukiwań w przestrzeni makrostrukturalnej? Czy zwrot ludowy daje asumpt do rozszerzania zbioru kategorii poza spektrum, od niewidzialności do sprawczości, od lokalności do globalności, od różnorodnego dziedzictwa do różnych pamięci, od historii mentalności do antropologii historycznej? O podobne rozszerzenie pytamy też w odniesieniu do wyjściowego pola dyskursu historii kobiet, który stanowi mikrohistoria, historia mówiona, badania nad pamięcią, nowa humanistyka oraz polityczność ruchu feministycznego i rewizjonizm historyczny w odwodzie. To mało czy wiele? W każdym razie to na początek. Rozmowa odbyła się w piątek 15 lutego 2021 roku o godzinie 17. Wideo i podcast są dostępne na portalu O Historii EU oraz na naszych kanałach w mediach społecznościowych YouTube, Facebook i Twitter. Zachęcamy Państwa do odwiedzenia naszego portalu www.ohistorie.eu i lektury zamieszczonych na nim artykułów, wywiadów, opinii i recenzji oraz oglądania i słuchania relacji wideo i podcastów zorganizowanych przez nas debat i dyskusji. Zapraszamy także Państwa do subskrybowania naszego kanału na platformie YouTube oraz polubienia naszego profilu na Facebooku. Realizacja wideo i podcastu, doktor habilitowany Piotr Witek.